potrzeba zachodzi rok w rok. Setki chętnych. Zachowujemy pewien cykl, jak się okazuje, przez 48 lat i nadal są chętni. Nie wiem, przyznaję szczerze, jak sobie z tym poradzimy. Ja myślę, że jeszcze oprócz tego to są te rzeczy, które są gdzieś obok warsztatów. Przecież po warsztatach powstaje masę projektów, teraz też międzynarodowych. Że one są potrzebne nie tylko po to, żeby ci ludzie się tu uczyli, ale też jest to miejsce, gdzie ludzie zaczynają wymieniać się różnymi poglądami, zaczynają się spotykać, ze sobą współpracować. Dzięki temu, że są tu w jednej grupie, mogą też razem pracować codziennie z wykładowcami, z mistrzami. To daje im to poczucie takiej swobody i możliwości jeszcze większego rozwoju. Dla niektórych to jest pierwszy krok na scenie, a już występuje przed publicznością sprawdzoną chłodziecką przecież. Ja myślę, że to jest najważniejsze nawet, ten czynnik taki właśnie konfrontacji samego siebie, czy swoich pierwszych kroków, czy swojej muzyki, jeśli nawet to nie są pierwsze kroki właśnie z wysmakowaną publicznością. To, że to są międzynarodowe warsztaty, to też je odróżnia od wielu innych tego podobnych imprez, bo przecież tu wykłady są prowadzone w języku angielskim. Tutaj ta młodzież, no, wymienia się już na poziomie kulturowym, zupełnie innymi spostrzeżeniami. Ale też i ta muzyka, przecież w każdym z tych zakątków jest inna. I to, co można dodać do tego wszystkiego, co tu się dzieje, to jest... No, piękny przykład. Mieliśmy takiego synkretyzmu właśnie, jeśli chodzi o wpływ różnych kultur, muzyki właśnie tej białoruskiej i jazzowej. To był wspaniały koncert. To dwie nasze studentki sprzed 2 lat. A grają już teraz z jednym z wykładowców na stałe. Koncertują w całej Europie. Z Hansem Peterem Salentinem. Także dzieją się rzeczy naprawdę wartościowe, fajne. Młodzież to widzi, że to jakoś procentuje. Może się zdarzyć coś naprawdę serio. Powstają projekty, nagrywane są płyty, są trasy koncertowe. Ale jakbyśmy się jeszcze cofnęli, to właśnie dla takiej samej chodzieży, przecież w latach 70. warsztaty to było takie okienko na świat. Ludzie żyjący w małym mieście powiatowym i nagle przyjeżdżają do nich gwiazdy, ludzie, którzy koncertują po całym świecie, przecież tutaj odwiedzali nas różni muzycy. Wspomnieć trzeba Tomasza Stańko, który przecież dopiero co odszedł. Tak, z swoim kwintetem przecież tworzył pierwszą kadrę tutaj. Przez pierwsze 3 lata, a dyrektorował artystycznie Lucjan Kaszycki, przecież wybitny kompozytor. W tej kadrze też brali udział muzycy zagraniczni, Don Cherry, Steve Martin, odwiedzała chociaż wdowa po Louisie Armstrongu. To jest historia, to są niesamowite rzeczy. To jest wydarzenie, które miało ciągłość jako chyba jedyne na pewno w Wielkopolsce, nie wiem czy w kraju, wybuch stan wojenny. Ta impreza się odbyła. Mało tego, była wtedy współrealizowana z ambasadą amerykańską. Także to jest niesamowite. Warsztaty są w momencie naprawdę jakiejś przebudowy. Tutaj Janusz ma niesamowite pomysły. W przyszłym roku zgadzamy. No, w przyszłym roku, wiadomo, mamy rok komedy. I na pewno pod tym kątem będziemy konstruowali i te koncerty przecież na sali głównej. No, też lekcje. Lekcje, repertuar. Przybliżymy sylwetkę Krzysztofa Komedy. Jaka młodzież tutaj przyjeżdża? Ja myślę, że zupełnie różna. I to jest najpiękniejsze. Jeśli nawet przyjeżdżają ci, którzy nie wiedzą, czego się spodziewać, i tak, tutaj mniej więcej się szybko orientują, czy to ta muzyka do nich przemawia, czy nie. Czy stać ich na wysiłek, żeby podjąć temat tej jednak trochę trudniejszej muzyki. Przeróżnych ludzi młodych mamy, wszyscy są piękni. To jest niezwykłe, że patrzy się na nich z nieukrywaną zazdrością, na tą ich młodzieńczą ochotę, taką niepohamowaną chęć zdobywania wiedzy. To jest niezwykłe. I ta energia, którą się czerpie. Oni myślą, że to oni od nas biorą tak naprawdę. To... Przecież też przyjeżdżają na warsztaty, czyli przyjeżdżają pracować. Tak. Czyli nie można im zarzucić tego, że chcą iść na skrót. Przecież znamy przykłady dzieci, które są już w tej chwili, przyjeżdżały dzieci i w tej chwili są już dojrzałymi muzykami. Tak jak powiedziałem, przyjeżdżają też ludzie, którzy może niekoniecznie muszą zostać muzykami, ale staną się fantastycznymi jazz fanami. Ale przecież nawet w tej chwili połowa kadry to są byli uczestnicy warsztatów. Taka gradacja jest zupełnie naturalna też. Tak wygląda przecież. I oni kiedyś też będą wielkimi gwiazdami. Dzisiaj są już muzykami znanymi, już zaczynają być uznanymi, ale uczą się uczyć. To jest też świetne, piękne przecież. I to jest też zasługa tego, że przeszli przez chodzież. Że chcą być pedagogami, bo wiedzą, jak dużo można dać drugiej innej osobie, a przy tym się też od niej czegoś nauczyć. Także
ta historia się tak zapętliła. No właśnie, to chciałem powiedzieć, że jednak ten wysiłek podjęty przez was i jakby no, utrzymany przez te blisko już 50 lat chyba zaprocentował tym, że no, przede wszystkim same warsztaty wpisały się już na stałe w krajobraz muzyki jazzowej, rozrywkowej, jakkolwiek to nazwać. No i to aż uczciwie powiedzieć, że są matką i ojcem wszystkich innych podobnych tego typu wydarzeń. To prawda i niech tak będzie. No, matka i ojciec powinni tylko mieć, przez to my mamy dużo więcej pracy, bo my musimy być ciągle na topie i ciągle wiedzieć, gdzie się co dzieje. I... Na szczęście Marcin naprawdę, nie mówię tego dlatego, że tutaj jest kamera że Marcin jest, siedzi przy mnie, że mnie słyszy. Chociaż otrzymała po raz drugi najwyższą lokatę ze wszystkich wielu bardzo imprez, które składają o dotacje do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wywindowała się na pierwsze miejsce. I to nie jest przypadek, to są naprawdę no, takie sfokusowane, skomasowane działania Marcina. I to procentuje, jak się okazuje. Mamy jeszcze szerokie perspektywy na tą imprezę i nawet ta 50 to nie będzie niczego kończyć, tylko właśnie zaczynać znów następny jakiś fajny etap dla tych warsztatów.